Jedna z baz organizacji SCP leży gdzieś na dnie Atlantyku. To ściśle strzeżone miejsce jest idealne do zabezpieczania, kontrolowania i ochrony ludzkości przed dziwnymi, przerażającymi oraz bardzo niebezpiecznymi stworzeniami czy obiektami. Każdego ranka personel z najwyższym stopniem dostępu sprawdza wszystkie tajemnicze byty przetrzymywane w klatkach. SCP-87 to pomieszczenie z czarnymi schodami wiodącymi w smolisty mrok. Sam obiekt to blada twarz pozbawiona źrenic i nosa. Nie został jeszcze dokładnie przebadany. Stanowi umiarkowane zagrożenie dla ludzkości. Obiekt SCP-337 to masa zwykłych ludzkich włosów o wadze niespełna 60 kg. Może być inteligentna, porusza się w dowolnym kierunku i potrafi kontrolować każdy pojedynczy włos. Przyciąga pobliskie kępki celem zwiększenia własnej masy. Póki co nie wiadomo, jakie rozmiary może osiągnąć przy nieograniczonej ilości włosów. Stanowi umiarkowane zagrożenie. Obiekt SCP-432 to mała szafka z ogromną siecią zawiłych tuneli i labiryntów w środku. Obiekt sam w sobie jest bezpieczny, ale do dziś nie został odkryty. Obiekt SCP-682 to kolosalny jaszczur wielkości autobusu zdolny do zmieniania własnego ciała. Jest praktycznie niezniszczalny, oprze się wszelkim obrażeniom i dostosuje do każdego zagrożenia. Jest wysoce inteligentny i nie lubi ludzi. Obiekt jest skrajnie niebezpieczny, ale pozostaje nieodkryty. Stop. Chwila, moment. Gdzie jest SCP-682? Jego cela jest pusta. O nie, uciekł. Aktywować alarm! Niezniszczalny jaszczur czai się teraz gdzieś we wodach Atlantyku. Na jego ciele wyrosły płetwy i skrzela, żeby bez trudu poruszać się po oceanie. Zmierza ku lądowi tylko w jednym celu – napawać się wolnością i przerażać ludzi. Okolice patroluje 10 łodzi podwodnych i 20 krążowników przy użyciu wysoce precyzyjnej technologii echolokacyjnej. Jaszczur nie mógł daleko uciec. Na radarze pojawia się sygnał. W kierunku jednego z okrętów zbliża się obiekt z dużą prędkością. To nie jest SCP-682, ale coś większego. To Megalodon, gigantyczny starożytny rekin. Zwykle osiąga rozmiary wagonu, ale ten jest znacznie większy. Bliżej mu do samolotu. Statki i łodzie podwodne zaburzyły spokój tego starożytnego stwora. Zbliża się do jednego z okrętów i łamie jego kadłub na pół. Krążownik szybko opada na dno. W tej samej chwili na radarze pojawia się kolejny punkt. To SCP-682. Jaszczur szybko podpływa do rekina. Monstra patrzą na siebie przez kilka chwil. SCP-682 jest o wiele mniejszy od Megalodona, ale jest inteligentny, posiada zdolność regeneracji i potrafi dowolnie zmieniać swoje ciało. Teoretycznie powinien wygrać. Po pierwsze, dlatego, że jest o wiele szybszy od Megalodona. Rekin jest dość powolny ze względu na swój rozmiar i masę. Brakuje mu zwinności. Jaszczur może rozwinąć kilka płetw i płynąć 4-krotnie szybciej niż Megalodon. Po drugie, rekin ma tylko jedną parę oczu i nie widzi, co dzieje się z tyłu. SCP-682 może rozwinąć dowolną ilość oczu na każdej części ciała na żądanie. Poza tym kończynami Megalodona są płetwy i ogromny ogon, które wykorzystuje tylko do pływania. SCP-682 może mieć do 10 kończyn. Mogą to być łapy z ostrymi pazurami lub macki. Dodatkowo na jego ciele mogą wyrosnąć ramiona z ostrymi kolcami lub kośćmi. Może nimi zaatakować lub wykorzystać do obrony, nabijać nimi obiekty lub coś zniszczyć. Jest jednak coś, co może rekinowi pomóc w pokonaniu tego jaszczura. Szczęki. Megalodon ma około 300 ostrych i wielkich zębów, każdy rozmiarów ludzkiej dłoni. Ale SCP-682 może wyhodować tysiące małych zębów podobnych do piranii lub krokodyla. Jaszczur może stworzyć wszystko, ale nie będzie silniejszy. Siła zgryzu szczęk rekina zawsze będzie większa. Może z łatwością przegryźć metalowy kadłub statku albo mocno chwycić jaszczura. Jedyny problem jest taki, że może on wyjść bez szwanku ze wszelkich obrażeń. Poza tym jest zbyt zwinny i potrafi szybko uciec przed ostrymi zębiskami. Szanse rekina na atak są bliskie zeru. SCP-682 szybko znalazł wszystkie słabe punkty przeciwnika. Zaczyna się epicki pojedynek. Dwa potwory płyną ku sobie. Megalodon otwiera paszczę, żeby złapać bestię, ale ta zwinnie ucieka. Rekin uderza w przeciwnika swoim gigantycznym ogonem. Siła uderzenia jest porównywalna do eksplozji pięciopiętrowego budynku. SCP-682 pada nieprzytomny na dno. Po kilku chwilach jednak otwiera oczy. Monstrum regeneruje się w 3 sekundy. Teraz jego łapy pokrywają ostre jak brzytwa grzebienie. SCP-682 ma szansę wygrać. Podpływa do rekina, ale w tej samej chwili opada na niego mocna sieć. To pomocna dłoń od ludzi. Jaszczur przecina je wszystkie, a gigantyczny rekin w tym czasie otwiera paszczę i odgryza jego grzebienie. Potem chwyta jaszczura w szczęki. Wewnątrz paszczy rekina SCP-682 całkowicie się regeneruje i próbuje uciec. Megalodon go wypluwa. Jaszczur zmienia swoje łapy w kostne maczugi, którymi za chwilę będzie okładał rekina, ale jego gruba skóra skutecznie broni go przed uderzeniami. Wzmocnione ramiona jaszczura są bezużyteczne. Rekin nic nie czuje. Skręca się i próbuje ponownie złapać jaszczura w szczęki, ale ten szybko odpływa. SCP-682 rozumie, że nie pokona przeciwnika w bezpośrednim starciu. Zmniejsza się do rozmiarów małego łososia i znika rekinowi z pola widzenia. Następnie wpływa do żołądka przeciwnika. Rekina ogarnia panika, rzuca się na wszystkie strony i obraca. Coś niepokojącego dzieje się w jego trzewiach. Wtem Megalodon wypluwa jaszczura i powoli opada na dno. Przegrał. To było oczywiste. Ludzie tymczasem rzucają na SCP-682 sieć, ale ten przecina je na drobne niteczki. Wskakuje na jeden ze statków i miażdży łajbę. Ludzie uciekają w panice i skaczą do wody. SCP-682 uderza w pokład. Szykuje się do skoku na następny statek, ale zauważa w wodzie kilka dużych płetw. Na radarze pojawiają się nowe punkty. To 5 megalodonów. Przypłynęły pomścić swojego pobratymca. SCP-682 wraca do wody. Zewsząd otaczają go rekiny i na zmianę próbują złapać w szczęki. Jaszczur unika pierwszego, drugiego i trzeciego ataku. W końcu łapie go 4. rekin. Jaszczur pokrywa swoje ciało kamiennymi łuskami. 5. megalodon chwyta go z drugiej strony. SCP-682 nie czuje ugryzienia. Jego skóra jest na tyle silna, że opiera się zębom rekinów. Mimo to postanawia zmienić strategię. Potwór się zmniejsza i spłaszcza, by oswobodzić się ze szczęk. Potem tworzy wokół siebie twardą skorupę, w której chowa się niczym żółw. Rekiny nie są w stanie jej przegryźć. Rzucają jaszczurem na wszystkie strony niczym piłkę. Po chwili na skorupie wyrastają ostre kolce, które drapią nosy rekinów. Megalodony nie mogą nic zrobić. W tej samej chwili do wody wpada okrągły batyskaw. Zbliża się do ukrytego jaszczura i otwiera włas. Do środka wlewa się woda z potworem. SCP-682 nie może nic zrobić. Został uwięziony wewnątrz pokrytej włóknem węglowym stalowej kopuły. Próbuje uciec, ale to na nic. Rekiny nie są tym zachwycone. Pragną zemsty. Jeden z nich przegryza kabel batyskafu, a ten opada na dno i uderza w rafę. Rekiny przegryzają wierzch batyskafu, dzięki czemu SCP-682 ucieka. Megalodony atakują jaszczura, ale ten odstrasza je ostrymi kolcami. Potem wpada we wściekłość. Rekiny uciekają w popłochu. Monstrum po raz kolejny wygrało. Jednak w tej chwili zaczyna się potężne trzęsienie ziemi. Dno oceanu pęka, a ze szczeliny wyłania się ogromna macka. Wygląda na to, że SCP-682 ma nowego przeciwnika. Tym razem to legendarny kraken. Jaszczur za chwilę go pokona. Ale to opowieść na kolejny filmik.